Everyday Heroes. Kierowca Ubera zabija napastnika strzelającego do tłumu na ulicach Chicago. W piątkowy wieczór 47-letni mężczyzna pracujący jako kierowca Ubera siedział w samochodzie na poboczu ruchliwej ulicy, kiedy zauważył, jak 22-letni Everardo Custodio wyciąga broń i zaczyna strzelać na oślep do tłumu ludzi. W akcie heroizmu mężczyzna chwycił za swój pistolet i kilkukrotnie postrzelił mężczyznę. Custodio jest teraz w szpitalu z ranami postrzałowymi nóg i dolnej części pleców. Kierowca nie usłyszy żadnych zarzutów, bo legalnie posiadał broń i działał w obronie własnej oraz innych.